Witam Was serdecznie. Dziś chciałbym pokazać Wam raport Najwyższej Izby Kontroli na temat nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności. Chodzi o kwestie tych składników E, które producenci dodają do żywności. Proszę Państwa, raport NIK-u jest z 2018 roku, został przekazany z wynikami kontroli, z badaniami, z opinią do głównego inspektora sanitarnego, ale w szczególności z wnioskiem do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Proszę Państwa, co można w tym raporcie wyczytać, w tych wnioskach dotyczących do prezesa Rady Ministrów, do ministra zdrowia, do głównego inspektora sanitarnego, co powinno się zrobić, jakie działania powinno się podjąć celem wyeliminowania trucizny z żywności, z procesu, polski konsument jest truty. Raport w znacznej mierze odnosi się do kwestii niebezpiecznego związku przyczynowo-skutkowego chorób u ludzi, a w szczególności u dzieci, dlatego że waga małego człowieka w stosunku do dodawanych tych środków, substancji E do żywności jest zatrważająca tutaj, proszę Państwa, wszystko w szczególności, w szczegółach jest opisane. Ten raport ma 66 stron. Jeśli ktokolwiek będzie chciał ten raport dostać, dysponuję w formie PDF-a, mogę go przesłać, wysłałem go wczoraj do mediów. Wysłałem go do szpitali onkologicznych, wysłałem go zarówno do szpitali dziecięcych, do oddziałów paliatywnych, wysłałem go do lekarzy onkologów z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W dużej mierze można powiedzieć, że oprócz tych środków stosowanych do żywności, w dużej mierze też kwestia związana z pestycydami, środkami ochrony roślin, z Roundupem ma istotny wpływ na zdrowie obywateli. I tak jak żeśmy usłyszeli, proszę Państwa, na Sejmowej Komisji Rolnictwa od przedstawicieli władz, że w Danii, Dania poza kwestią tego, że jest w Unii Europejskiej, ma normy bezpiecznej żywności i wręcz do żywności, która jest przetwarzana na produkt spożywczy, mięso, owoce, warzywa i inne kwestie, składniki E są zabronione na terenie Danii. W związku z powyższym zobaczcie Państwo, państwo członkowskie wchodzące w skład Unii Europejskiej, a ma swoje wewnętrzne normy, dlatego należy w Polsce wprowadzić normy bezpiecznej żywności. Proszę Państwa, o pismo główny inspektor sanitarny, tutaj odpowiadając do NIK-u, odpowiedział już pismem z dnia 13 grudnia 2018. Zobaczcie Państwo, koniec lipca, Komisja Sejmowa Rolnictwa do spraw szkodliwych właśnie i braku nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności. Aż pół roku trzeba było, żeby Krzysztof Tołwiński wyciągnął, poprosił przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa, ponieważ tak skrzętnie władza i ta władza poprzednia, Platforma Obywatelska z PSL-em i obecna władza PiS przed opinią publiczną ukrywa najważniejszy dokument dla opinii publicznej, jakim jest raport NIK dotyczący szkodliwej żywności. Ja w tym miejscu chcę podziękować prezesowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu,
pomimo, że czy on jest w opcji takiej, czy takiej, dla mnie to nie jest istotne. Dla mnie istotne z punktu widzenia, proszę Państwa, podejścia do problemu i do sprawy jest sporządzenie raportu Nikolskiego, który obrazuje rzeczywistość całości produkcji żywności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. I proszę Państwa, co się dzieje? No jak widzieliście Państwo, na teren Rzeczypospolitej Polskiej, na teren naszego kraju, pomimo że wskazujemy, że notorycznie wjeżdża żywność z zagranicy, wskazujemy, że wjeżdża cebula na grupy producenckie, która następnie jest przepakowywana na worki, w worki, i to wjeżdża na teren polskich sklepów pod produktem jako produkt polski. Proszę Państwa, no, wszedłem na teren Sejmu, na teren Rzeczypospolitej Polskiej z butelką, o taką butelką, którą oddałem panu posłowi Dolacie, ona większa, ona była wcześniej na zdjęciach, z antybiotykiem niedozwolonym, który w tuczu nakładczym był dodawany. Nikt tak naprawdę, zobaczcie Państwo, nic sobie z tego nie robi. Mamy tutaj pismo, dopiero zobaczcie Państwo, po przeszło prawie roku, kiedy to raport NIK-u został przekazany z wnioskami do ministra zdrowia, do ministra rolnictwa, do głównego inspektora sanitarnego, do zarówno kancelarii premiera, dopiero pismem z 30 lipca 2019 roku. Proszę Państwa, minister zdrowia na dzień przed kontrolą przesyła informacje do przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa. Proszę Państwa, no niestety, niestety, ale żywność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tej dokumentacji, na podstawie tych programów, które robiła pani redaktor w TVN Style, dotyczące co nas truje, i na podstawie tych informacji, o których można, raport można, panie Piotrze, ode mnie otrzymać drogą mailową z dokumentacją głównego inspektora sanitarnego, z informacją ministra rolnictwa, ministra zdrowia. Mam całe pliki PDF-u dostępne dla każdego obywatela. Jest to dokument publiczny. Jeżeli Państwo sobie życzycie, każdy może do mnie się zwrócić, podać adres mailowy. Prześlę raporty, żebyście Państwo mieli i budowali świadomość konsumencką, świadomość społeczną, informowali sąsiadów, swoich znajomych, dziennikarzy, i przekazywali ten dokument. No nie jestem w stanie tego dokumentu każdemu wydrukować, ponieważ raport NIK-u dotyczący szkodliwej żywności i tych składników L, a w szczególności jest zrobiony ten raport NIK-owski w bardzo rzetelny sposób. W bardzo rzetelny, dlatego że każdy składnik, który tutaj E, barwnik E128, czerwień 2, ponowna ocena wykazywała, że w jednym z metabolitów tego barwnika jest anilina o udowodnionym działaniu genotoksycznym. EFSA wycofała ustanowione poprzednio ADI dla tej substancji. W efekcie barwnik został usunięty z listy substancji dodatkowych dopuszczonych do żywności w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, szereg barwników i szereg tych składników jest dodawanych do żywności. Tak naprawdę można powiedzieć jasno i wyraźnie, w oparciu o raport NIK-u, i idę z każdym producentem do sądu, nie pękam tutaj nikogo, proszę Państwa, bo ten raport jest zatrważający do tego, co wy produkujecie, co wy sprzedajecie na markety polskiemu konsumentowi.
co dostaje polski konsument w zamian za ciężko swoje zarobione pieniądze w markecie. Ten bakutil, syf, czekam w poniedziałek, proszę Państwa, będę miał ten wysłany dopiero będzie w poniedziałek do mnie ten miernik dotyczący możliwości kontrolowania mięsa, warzyw, owoców, wody i wszystkiego na temat właśnie szkodliwości z tą normą japońską i normą rosyjską. Będę chciał po prostu pokontrolować pewne rzeczy, które powinni konsumenci wiedzieć. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce ten raport mieć, wystarczy naprawdę na prywatny wysłać do mnie, ponieważ tu na publicznym nie jestem w stanie wszystkiego czytać. Proszę na prywatny mi wysłać adres mailowy. Prześlę Państwu raport NIK-owski, on powinien być dostępny wszędzie. Proszę Państwa, to jest sytuacja zatrważająca. Najwyższa Izba Kontroli powinna określić jeszcze kontrolę w zakresie, proszę Państwa, tutaj stosowania Roundupu w rolnictwie. Ja myślę, że część z ministrów powinna zostać postawiona przed Trybunał Stanu, dlatego że od 2010 roku już wiemy i głośno jest w opinii publicznej, że stosowanie Roundupu glifosatu jest rakotwórcze. Już Światowa Organizacja Zdrowia pokazuje, że mamy praktycznie w każdym gatunku piwa rakotwórczy glifosat. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, co się zaczyna dziać. Staram się rozmawiać z ludźmi i tłumaczyć i mówić ludziom, że czas najwyższy na konstruktywne zmiany. Widzimy potężny wzrost zachorowalności, praktycznie 100% w stosunku 4 lat zachorowalności ludzi w Polsce na raka, umieralności na raka, praktycznie w każdej rodzinie. Próbuje nam się wmawiać, że jest to kwestia związana z genetyką, że po dziadku, po wujku, po tatusiu, po mamusi coś żeśmy odziedziczyli, a więc w genach mamy tutaj możliwość zachorowalności na raka, no i obarczeni jesteśmy ryzykiem. Gówno prawda, proszę Państwa. Jest to nieprawda, jest to nieprawdziwa informacja, dlatego że w Japonii, proszę Państwa, opinia publiczna, czy to w krajach, w których świadomość społeczna dotycząca tego typu rzeczy, proszę Państwa, spowodowałaby, że w marketach już masowo ludzie by wyrzucali żywność na podłogę, wyrzucaliby te szynki, wypierdalaliby to, tylko by się zadymiło i żądaliby, proszę Państwa, wprowadzenia odpowiednich przepisów. Te przepisy, moi drodzy rolnicy, nie są z niekorzyścią dla Was. Te przepisy tylko i wyłącznie i wprowadzenie tego typu przepisów dotyczących polskiej normy bezpiecznej żywności są tylko i wyłącznie z korzyścią dla polskiego rolnictwa. Dlatego, że minister rolnictwa będzie zobligowany do wprowadzenia określonych norm, do wprowadzenia takich środków ochrony roślin, do wprowadzenia takiej polityki rolnej, która będzie stanowiła bezpieczeństwo dla polskiego konsumenta. No, chyba nie ma nic ważniejszego, proszę Państwa, niż w mleku matek. Tak, zgadzam się z Tobą, stąd właśnie bardzo duża zachorowalność jest dzieci na raka, dlatego że no, nieświadomość właśnie matki w ciąży, która konsumuje, no, a musi konsumować, no bo przecież każdy z nas musi coś jeść, no przechodzi to z pokarmem matki dla dziecka i stąd taka duża zachorowalność już na etapie tych właśnie małych dzieci, ponieważ one nie mają odporności jeszcze takiej na raka i to szybko się po prostu rozwija w organizmie. Proszę Państwa, to nie tylko
Ja mówię wprost, to nie tylko składniki, które są dodawane do żywności, ale to jaka jest też kwestia produkcji tej żywności. Proszę Państwa, jeśli tuczna kładź w Polsce rozprzestrzenia się w nagminnej, w żadnym kraju, zobaczcie Państwo w Niemczech, zobaczcie w Danii, zobaczcie w Czechach, zobaczcie w innych krajach Unii Europejskiej, tuczna kładź nie rozwija się. Tylko i wyłącznie w Polsce, dlatego że puk ekonomiczny został do tego sprowadzony, można robić produkcję tuczona kładczego. Tak naprawdę już lekarze weterynarii mówią, że powiatowi lekarze weterynarii mówią, że tuczne kładcze w Polsce powinien być zakazane. Proszę Państwa, nieuczciwi lekarze powiatowi bezczelni są do takiego stopnia, że dzwonią, proszę Państwa, do takiego hodowcy zajmującego się tuczem nakładczym i mówią: chowaj antybiotyki, bo jedzie kontrola. My mamy informację, że tak to się dzieje, proszę Państwa, dlatego też, gdyby minister rolnictwa miał w ogóle klepki pod tym swoim czerepem, ale tam mam wrażenie, że dachówka się dawno oberwała, albo jest taki system zwany systemem przychodzi moja córka, nazywa się możliwe, że korupcja. Proszę Państwa, bardzo możliwe, nie można tego wykluczyć, dlatego też Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna skontrolować, co dzieje się i w jaki sposób przeprowadzone są kontrole. No, spotykam byłego głównego lekarza weterynarii Pawła Niemczuka w Ministerstwie Rolnictwa i on mówi do mnie: wysłaliśmy kontrolę do WNP. No proszę Państwa, jeżeli kontrole są zapowiadane w tego typu gospodarstwach rolnych, to czego oni chcą szukać? Wczorajszego dnia, no niestety, nie znajdą. Prawda jest taka, jeśli ktokolwiek, proszę Państwa, ma wątpliwość i chce mi wmawiać, że polska żywność jest bezpieczna, że polska żywność w marketach jest zdrowa, że jest lepsza, pod nazwami tych największych marek w pięknych opakowaniach, to ja, proszę Państwa, przyjmuję każdą rękawicę. Przyjmuję każdą rękawicę, bo najbezpieczniejsza żywność, jaka jest, to jest żywność nieprzetworzona, bezpośrednio kupiona od rolnika, który ma jeszcze morale i produkuje w sposób bezpieczny. Ale mało jest dzisiaj, na dzień dzisiejszy, rolników, którzy mają świadomość, że stosując w swoim gospodarstwie rolnym Roundup, stosując Roundup, proszę Państwa, ci rolnicy są bezpośrednio narażeni na utratę życia. Ponieważ ten środek jest środkiem rakotwórczym. Na opakowaniach nie ma żadnej informacji na temat, że ten środek może powodować raka. Wielu rolników jeździ bez kabiny i robi opryski. Dlaczego tak się dzieje, proszę Państwa? Dlaczego rolnicy jeżdżą starym sprzętem, bez kabin? Mamy masę wypadków. Nawet mojego serdecznego przyjaciela, żona uległa wypadkowi, proszę Państwa, przedwczoraj, próbując stanąć na żmijce, poślizgnęła się, wpadła nogą, niestety straciła stopę, straciła nogę, poważny problem i to jest odpowiedzialność ministra konstytucyjnego, pana ministra Ardanowskiego, dlatego, że panie ministrze, zamiast sprzęty nowe trafiać do rolników, sprzęty, które mają systemy zabezpieczeń, systemy, w których powinno być bezpieczeństwo, opłacalności nie ma produkcji, a więc pracują małe dzieci, giną małe dzieci na pola, dlatego że ludzie nie mają nikogo do pomocy. A więc dzieci na gospodarstwach rolnych
jeszcze są nauczone pracy, tego, że trzeba iść pomóc, żeby zarobić. Żeby zarobić, bo komornicy są już w drzwiach. I Pan, i to mówię wprost, jest Pan za to odpowiedzialny. I niech się Pan modli, Panie Ministrze Ardanowski, żebyśmy my się nie spotkali na jakimkolwiek spotkaniu. Bo takich, kurwa, wiązek, jak Pan ode mnie oberwiesz, to jeszcze w życiu Pan nie oberwał żaden minister rolnictwa. Proszę Państwa, zapraszam Was. Jeśli ktokolwiek chce, proszę do mnie napisać. Prześlę mailowo raportniku dotyczący substancji, jakie są dodawane do żywności. I proszę Państwa, czas w naszym kraju na poważną debatę publiczną dotyczącą produkcji żywności, dotyczącą tego, co nas otacza, co, proszę Państwa, konsumujemy. Dzisiaj jest to wspólny mianownik, czy to wyborców PiS-u, czy Platformy Obywatelskiej, czy Kukiza, czy Zgody, czy, proszę Państwa, lewicy, prawicy, szlak wiekowo. Wszyscy jesteśmy Polakami, a w związku z powyższym każdy z nas, idąc do sklepu, kupuje ten sam produkt spożywczy i musi brać go z półki z pełną świadomością, że kupuje produkt bezpieczny. Pamiętacie Państwo, jak rok temu mówiłem, że będą zatrważające wzrosty cen żywności. Wczoraj byłem w sklepie. Dosłownie mnie zmroziło. Naprawdę mnie zmroziło to, jakie nagle zostały zrobione ceny żywności w Polsce. Jak wstrzymuje to polski konsument w stosunku do tego, co płaci polski konsument, co dostaje polski rolnik. Dla mnie jest to jest po prostu niezrozumiałe. Ale to jest kwestia dotycząca, proszę Państwa, odpowiedzialności państwa, odpowiedzialności premiera, odpowiedzialności ministra rolnictwa, który powinien tworzyć rezerwy żywnościowe, rezerwy paszowe, zabezpieczać swój naród, stabilizować ceny dla polskiego konsumenta. No i proszę Państwa, podstawowa rzecz, w każdym markecie, taki każdy market, proszę Państwa, powinien mieć miernik do badania azotynów, azotanów na żądanie konsumenta powinien zostać wydany i polski konsument powinien mieć możliwość skontrolowania i zbadania żywności na okoliczność tego, czy żywność jest bezpieczna. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli ktoś chce raportniku, mój numer 792-434-657, zadzwońcie lub napiszcie na priwa. Nie zawsze priwy do mnie dochodzą, bo jeżeli ktoś nie jest znajomy, to one gdzieś się tam odkładają, ale jeżeli do mnie zadzwonicie, naprawdę nie ma najmniejszego problemu, raport Wam udostępnię, każdemu obywatelowi udostępnię raport. Niestety nie da się tego umiejscowić, ja bynajmniej nie potrafię na Facebooku umiejscowić PDF-a do pobrania, w związku z powyższym, jeśli ktoś to potrafi zrobić, ja bardzo chętnie udostępnię, skorzystam z możliwości podpowiedzenia, jak to zrobić, żebyście Państwo mogli ten raport NIK-owski z tymi dokumentami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Głównego Inspektora Sanitarnego sobie pobrać, zobaczyć, obejrzeć, przeczytać, dotknąć. Będziecie Państwo widzieli, jak politycy podchodzą do zdrowia polskiego konsumenta. Pozdrawiam Was. I życzę miłego weekendu. Jutro mnie nie ma. Jest czas dla rodziny.